wszystkich przywitać w imieniu Strzeleckiego Ośrodka Kultury i zanim przedstawię naszego dzisiejszego gościa, to chciałbym powiedzieć, że dziękuję wszystkim, że tak licznie odwiedzają nasze wernisaże i przychodzą do naszej kawiarenki i zauważam tutaj wiele twarzy, które się już regularnie pojawia na wernisażach, ale też twarze nowe, które myślę, że się będą na kolejnych również pojawiały. Chciałbym dzisiaj przedstawić naszą artystkę, która przyjechała do nas z Katowic, zaprezentować swoje akwarele. Nie będę tutaj za dużo mówił o twórczości pani Iwony. Pani Iwona sobie sama popowiada, ponieważ myślę, że tutaj można naprawdę dużo się dowiedzieć na ten temat, a jednocześnie myślę, że to będzie ciekawa opowieść, ponieważ to też nie jest takie klasyczne malowanie, tak jak każdy ma swoją drogę poszukiwań w akwareli, tak właśnie pani Iwona również tutaj ma swoją ścieżkę, którą realizuje, więc proszę pani Iwono coś powiedzieć. Dzień dobry bardzo. Wszystkich witam serdecznie i cieszę się, że dziękuję Adamowi i w ogóle dyrekcji, że mogłam tutaj zorganizować swoją wystawę. Chcę jeszcze dodać, że to, że tutaj jestem na tej wystawie, to jest jak gdyby kontynuacja zeszłego roku, bo byłam na wspaniałym plenerze w Błotnicy Strzeleckiej, na którym była większość akwarelistów, można powiedzieć. Tak, tak. No. Fajny plener, naprawdę. I to się skończy. Bardzo fajnie się tam tworzyło. No i umówiliśmy się z Adamem, że zrobię tutaj wystawę. Jest mi bardzo miło i chętnie pokazuję tę pracę państwu. Chcę dodać też, że tam są dwie prace, które są jakby bezpośrednią przyczyną tego pleneru, bo wcześniej naczytałam się na temat okolic i dowiedziałam się, że tutaj też była taka trąba powietrzna. Nie pamiętam, czy tam to, w którym roku to było i te dwie prace takie górna i dolna są właśnie tak, na temat powiedzmy tej trąby powietrznej. No a ta trzecia dodatkowo to jest innego pleneru, ale tak się fajnie wkomponowała w temat. Okazuje się, że trąba jest chyba rodzaju męskiego wobec tego, tam wyszła. Przypadkiem być może jest, jak płynie ta farba potem. Teraz to mówię o technice tutaj, prawda? Natomiast według mnie najważniejsze twórczości to może nie tyle technika, tylko to, co się chce powiedzieć, prawda? Ja uważam, że znaczy i tam jeszcze pierwsza praca taka w brązie z tymi takimi bandylami, ale no ona zdjęcie czy tam widok takich nadbiebrzańskich czy może nadnarwiańskich, już teraz nie pamiętam, łąk czy zalanych takich łąk, to był jak gdyby inspiracją, natomiast potem to już bardziej mnie interesuje, bardziej się tak idzie w stronę abstrakcji, prawda? No, w akwareli to mnie interesuje przede wszystkim światło. Światło odbicia, świetlne jakieś niuanse, takie przejścia tonalne. To jest bardzo ciekawe i dla mnie. I akurat w tej technice to można fajnie pokazać. No poza tym też staram się czasami albo często pokazać jakieś, nie wiem, swoje odczucia, prawda? I czasami jakieś wydarzenia, najczęściej takie tragiczne powiedzmy, bo straszne są jakimś takim początkiem do danego obrazu. Ten tryb, no, musiałam to namalować po prostu. I z tym, że potem proszę zobaczyć, ja według mnie to nie chodzi o to, żeby namalować tak, jak to wyglądało. Natomiast chodzi o to też, żeby tutaj jest takie wrażenie, prawda, czy zaduma nad kondycją człowieka, nad filozofią życia i tak dalej. No w końcu my cały czas gdzieś jak gdyby idziemy, czy płyniemy nawet.
bardzo tak, że tutaj w ciszy między sobą prosto. I bardzo dziękuję bardzo serdecznie. Proszę oglądać. No i życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Fajnej niedzieli i w ogóle wszystkich innych następnych niedziel. Oby nie było więcej trąb powietrznych tutaj. Idziemy i tak dalej. Można by to jeszcze tak nazwać. No, nie wiem o czym. Tutaj są łąki nadnarwiańskie, też bardzo tak przetworzone, powiedzmy. Co jeszcze? Aha, tam jest jeszcze też taka akwarela, jedna z wcześniejszych. Ja to nazwałam nagrobek mojego psa Kupy. No, ale... Miałam takiego wspaniałego pieska, Mudelka, który miał 18 lat, jak zszedł.